Mojeszcz to wieś granicząca niemal dokładnie przez Miedzę z Lwówkiem Śląskim. Jest to osada bardzo stara. Z zapisków można dowiedzieć się, że w roku 1217 książę Henryk Brodaty przekazał majątek w tej wsi miastu Lwówkowi Śląskiemu. Było to około 800 murg. Różne dzieje związane są z tą ciekawą, bardzo malowniczą zresztą miejscowością z okresu wojen napoleońskich, z innych takich różnych dziejowych wydarzeń, ale my w tym odcinku jak w przeszłości chcemy powiedzieć o Mojeszu jako o wsi, która znalazła się w roku 1945 w ogniu walki. Linia obrony, która swoją główną rubież opierała mniej więcej tak jak to widać na tej mapie, Ogradówek, Płuczki Górne, Mojeszcz, później Dębowy Gaj i dalej. Ta linia zaznaczona tutaj jest takim przerywanym brązowym kolorem. Akurat niemal przez same centrum Mojesza przebiegała. I oczywiście, czego ona chroniła? Tak jak wcześniej wspomniano, chroniła ona głównej drogi prowadzącej w kierunku Jeleniej Góry. A te wzgórza, na jednym z nich w tej chwili stoimy, były doskonałym miejscem nie tylko do obserwacji, ale też do zlokalizowania takich umocnień, które mogłyby powstrzymać pancerne zagony sowieckie. A chciałbym przypomnieć, że po 16 lutego, czyli po tym okresie, kiedy Lwówek Śląski został zajęty przez Sowietów, oni swój główny taki pęd tych korpusów pancernych, tych swoich zagonów pancernych kierowali w kierunku bardziej na zachód Lubania. Tutaj na kierunku południowym operowały wtedy tylko niewielkie takie ugrupowania, również wozów bojowych pancernych, które miały rozpoznać ten teren. Oczywiście przejście tą kotliną, którą widzimy tutaj w okolicach Mojesza, mogło odbywać się tylko osią zbliżoną do szosy, a te wzniesienia no, w naturalny sposób zabezpieczały przed penetracją ciężkich pojazdów pancernych, więc tutaj zlokalizowano cały system transzei umocnień polowych. Natomiast jeśli chodzi o takie trwałe bardziej umocnienia, według autorów książki Wojna w Dolinie Bobru, te betonowe pozostałości, które do dzisiejszego dnia można znaleźć, były to schrony bojowe, które może dzisiaj nie przypominają takich typowo wojskowych obiektów, jakichś służących obronie, to jednak na pewno one były wykorzystywane. Te miały, że tak powiem, uczynić tą obronę jeszcze bardziej taką poważną, bardziej skuteczną. Przy czym należy to podkreślać w każdym miejscu. W tym rejonie operowały nie tylko jednostki, zresztą już mocno przetrzebione Wehrmachtu. Pojawiała się tutaj nawet taka grupka z 18. Dywizji Grenaderów Pancernych SS Horst Wessel. Te oddziały były wspierane przez folksturmistów, między innymi pochodzących z samego Mojesza. Według wysoce prawdopodobnych hipotez umieszczonych w książce Wojna w Dolinie Bobru, a chciałbym powiedzieć, że jej autorzy to znani i cenieni historycy z tego terenu, te wszystkie betonowe pozostałości najprawdopodobniej powstawały nieco wcześniej jako taki element przygotowanej obrony na tym właśnie odcinku i dzisiaj no, mocno są już zniszczone. Niewiele można odczytać z ich wyglądu, czemu tak naprawdę niektóre przynajmniej elementy tych betonowych tutaj obiektów podziemnych służyły. Są jakieś rury, jakieś odcieki, a więc nie bardzo można się zorientować, czy na pewno akurat wszystkie te pozostałości są typowo militarne, ale niewątpliwie, bacząc na to, w jakim miejscu są ulokowane,
i jaki stąd się roztacza widok na pobliską tą bardzo ważną szosę prowadzącą w kierunku Jeleniej Góry, na pewno zostały wykorzystane w czasie walk. A taką ciekawostką też związaną z Mojeszem jest chociażby to, że ta miejscowość przez pewien okres czasu była w takim pasie niczyim, jako że Rosjanie, którzy wysyłają swoje tutaj te takie zwiadowcze oddziałki niewielkie z wozami bojowymi, po utraceniu jednego z takich właśnie swoich pojazdów, czołgu T-34-85, wycofali się w kierunku Lwówka. Zresztą nieco jakby wyprzedzając fakty, warto powiedzieć, że Mojeż ostatecznie był w rękach niemieckich aż do 7 maja. Także ta cała walka, która tu się toczyła, zostawiła na dość długi okres czasu, po lutym, po marcu, po początku marca 1945 roku, tą miejscowość jakby samą sobie. Zresztą też sama miejscowość może w niewielkim stopniu była zniszczona, natomiast te wszystkie okoliczne lasy, które są do dzisiejszego dnia poryte okopami i gdzie bardzo często po wojnie znajdywano jeszcze ciała zabitych żołnierzy niemieckich, ten teren jest wręcz nasączony różnego rodzaju pozostałościami wojennymi, łuskami, odłamkami, pełną amunicją, no i także niestety różnego rodzaju niewypłami i niewybuchami. Wejście do jednego z tych schronów pozwala na zorientowanie się, że budowla była solidnie przygotowywana. Natomiast to, jak wspomniałem wcześniej, nie widać w jego wnętrzu jakichś takich bezpośrednich urządzeń, które mogłyby stąd służyć ostrzałowi okolicy. Być może właśnie w tym pomieszczeniu trzymano niezbędną amunicję, trzymano jakieś wyposażenie wojskowe, z którego później korzystali obrońcy. Między innymi folksturmiści tutaj z Mojesza byli zgrupowani w takie właśnie pododdziały. Ich dowódcą był jeden z miejscowych gospodarzy Karsten. I jeżeli chodzi właśnie o przeznaczenie, wrócę do tego tematu, bo to jest bardzo istotna sprawa, no nie do końca można wszystkie te pozostałości betonowe rozszyfrować, w jaki sposób były one wykorzystywane. Natomiast widać, że to była budowla robiona dość solidnie, niemniej na pewno też z dość dużym pośpiechem. Tutaj, gdzie są powyłupywane fragmenty betonu, można zauważyć solidne zbrojenie i takie wnętrze, jak tutaj widać, zresztą są też kratki, które prowadzą do wentylacji, musiało być na pewno przygotowane z przeznaczeniem militarnym. Co jeszcze można powiedzieć na podstawie różnego rodzaju dokumentów niemieckich i tego, co już powiedziałem wcześniej, co jest zapisane w tej książce Wojna Dolina Bobru, to to, że te pomieszczenia, czy te wszystkie umocnienia, które tutaj były, one służyły przez pewien okres czasu oczywiście żołnierzom niemieckim, a później służyły także żołnierzom rosyjskim. Zresztą Rosjanie swoją potężną, dość taką rubież obronną na południe od Lwówka, na tych przedpolach południowych Lwówka, przygotowywali czy umacniali niemal do samego końca wojny. Również podobnie postępowali Niemcy, którzy rozbudowywali pas umocnień polowych, ale także betonowych umocnień nieco dalej. A takim najbardziej newralgicznym punktem w czasie tych walk okazała się właściwie granica pomiędzy Mojeszem a Pławną, gdzie przygotowano potężną zaporę przeciwczołgową, ale o tym powiemy w tamtym miejscu nieco później. Bardzo dużym ułatwieniem w takiej próbie znalezienia odpowiedzi na pytanie, jak wyglądały walki w tym rejonie, a muszę powiedzieć, że nawet dokładnie nie bardzo wiadomo,
w jakim terminie, czyli dokładna data, kiedy najbardziej ciężkie boje w tym miejscu się toczyły, jako że chciałbym przypomnieć bardzo krótko, iż największe natężenie bojów pod koniec lutego, później w marcu, to okolice samego Lubania, gdzie zresztą Niemcy zgrupowali na tyle poważne siły, że zatrzymali Rosjan, a nawet wtedy, kiedy oni zajęli część miasta, wyparli. Takich właśnie przetasowań było kilka. Więc w tym rejonie być może te na pewno krwawe walki nie miały już tak wielkiego natężenia. Więc posługując się tą niemiecką mapą, dobrze byłoby spróbować tak do końca zastanowić się nad tym, czemu niektóre przynajmniej z tych betonowych urządzeń tutaj znajdywanych dzisiaj mogły służyć. Na tym wzniesieniu widać taką kępę ziemi. W niej jest zbiornik, bo tak to bym określił, betonowy. Wszystko wskazuje na to, że mógł to być po prostu też zbiornik, z którym gromadzono wodę, tylko należałoby sobie zadać pytanie, w jaki sposób tę wodę tutaj wpompowywano. I może to była taka konstrukcja, która stanowiła po prostu rodzaj wieży ciśnień, jako że z tak wysokiego położenia tą wodę siłą grawitacji, czy powiedzmy w naturalny sposób można było ją rozprowadzać do różnego rodzaju tutaj pobliskich obiektów, ale czy tak było, na pewno trudno to określić. Natomiast nie ma ta budowla tutaj na górze, ziemna czy betonowo-ziemna, nie ma jakiegoś takiego wyraźnego rysu militarnego. No, co najwyżej mogła służyć właśnie jako zbiornik, bo gdyby tam ktoś chciał z niej korzystać jako schronu bojowego, to co najwyżej jedna osoba, która stałaby we włazie i mogła, chroniąc się częściowo, stamtąd prowadzić ogień właśnie do widocznej doskonale stąd szosy. Jaka prawda jest o tym elemencie betonowym? No chyba dzisiaj na to ostatecznie nie odpowiemy. Oczywiście nacierający od strony Wówka, więc w tym wypadku od strony północnej, Rosjanie mieli na pewno świadomość, że wszystkie te wzniesienia, które tutaj tak ładnie zamykają, jeżeli będą obsadzone wojskiem, zwłaszcza jeżeli będą obsadzone artylerią, karabinami maszynowymi, zamykają tą szosę prowadzącą w kierunku Jeleniej Góry, zapewne obkładali tego typu wzniesienia. Nawet jeżeli nie rozpoznawali od razu na nich obrońców ogniem artyleryjskim, więc wszystko to, co w pobliżu było, też przy tej okazji było niszczone. Ta pozostałość, którą tutaj przed sobą mam, to jest zapewne jakiś budyneczek, którego piwnice były wykorzystane w czasie walk. To widać chociażby po śladach uderzeniach kul. Natomiast trudno się doszukać w nim takich cech typowo, co kilka razy już podkreślałem, militarnego przeznaczenia. Wtedy, kiedy był wznoszony, jest tutaj sporo cegieł, a więc ta górna część musiała być wzniesiona z cegły. Z przodu jest taki dość solidny mur betonowy, w którym są gniazda, gdzie można było umieścić słupki do jakiegoś ogrodzenia. Zapewne taka właśnie budowla pozwalała również na bardziej bezpieczne dokonywanie obserwacji szosy, ostrzeliwanie jej chociażby przez te okienka, które są tutaj zachowane. No ale sama konstrukcja, kiedy się jej bliżej przyjrzeć, no jakby właściwie no zaprzecza temu, że był to obiekt specjalnie wzniesiony w czasie walk. Niemniej ten betonowy wórek, który jest doskonale widoczny od strony właśnie szosy, był jakąś ochroną. Te okienka tu widoczne w tej piwnicy, bo tak bym to jednak nazwał, mogły być i na pewno były, bo o tym, co powiedziałem, świadczą ślady uderzeń pocisków gdzieś tam z zewnątrz, był na pewno wykorzystany jako taki punkt umocniony oporu. Strzelano stąd w stronę szosy. Z tamtej strony można było
jeśli nie było takiego, jak w tej chwili, mocnego tam zawalenia ziemią, również nieco dalej w kierunku Pławnej. A biorąc pod uwagę te wspomnienia z walk, które tutaj zostały zachowane, czy nawet relacje dawnych mieszkańców Mojesza, te walki no, były krótkotrwałe, bardzo intensywne i tego typu obiekty były wykorzystane zarówno przez Niemców, jak i po takich właśnie kontratakach bardziej skutecznych przez Rosjan. Po walkach pod Mojeszem zostały do dzisiejszego dnia takie ślady, które no dobrze znane są mieszkańcom tej wsi. Pan się tu urodził w Mojeszu, tak? No tak. I proszę powiedzieć, to miejsce, gdzie stoimy, czyli ta góra i tutaj ta taka sterta, jakiś resztek ruin, to było kiedyś gospodarstwo, tak? Tu było potężne gospodarstwo, można powiedzieć. Tu były to jakby pomieszczenia takie gospodarcze, nie? Tam, że jakby szopa jakaś była, czy coś. Bo nawet jak tego to można było znaleźć części od bryczki, od uprzęży końskiej, nie? Takie rzeczy, nie? Ale jak pan był dzieckiem, mówił pan, że jeszcze tutaj w okolicy no i nie brakowało nie wypałów, nie wybuchów, tak? No coś tam się znajdowało czasami. Mówił pan wcześniej, że jakiś bardzo duży pocisk jeden był znaleziony. Tak, tak. Za to później przyjechali, dopiero zabrali, nie? Rozumiem. A proszę powiedzieć mi, ten budynek mieszkalny to była jakiś duży budynek, duże ruiny wcześniej były? No wie pan, ja mogę powiedzieć co jedno, że to już był nowocześniejszy budynek, bo jak już miał wodę doprowadzoną, wszystko, nie ze studni woda, tylko rurami woda szła. A skąd te rury prowadziły? Tu była studnia. Aha, i to był hydrofor taki, tak? No chyba tak, no ja tego nie pamiętam, wie pan, bo ja dopiero w 50-tych latach się urodziłem. Nie? No ale i tak pan dużo pamięta jeszcze z tych lat. Nie, bo z opowiadań ojca. Nie? Rozumiem. W ogóle ludzi tak, nie, tego. Niemiecką linię obronną, którą umiejscowiono w bardzo takim dobrym momencie z jednej strony, ponieważ stąd widok na przedpole był doskonały, ale z drugiej strony, tak jak zawsze się działo w czasie bojów, takie miejsca, gdzie najprawdopodobniej mogły znajdować się umocnienia przeciwnika, były z reguły obkładane ogniem artyleryjskim. Dzisiaj po tych okopach są bardzo wyraźne zarysy. Ja może przejdę dołem, te drzewa dwa rosną właśnie na dnie. Zarys transzei jest jak zawsze taki zygzakowaty. Tutaj możemy no świetnie wędrować, mimo tego, że są krzaki. Na razie nie są one mocno jeszcze obleczone zielenią, a więc idąc dnem okopu dochodzimy do takich miejsc, gdzie prawdopodobnie w trakcie walk, właśnie to, o czym mówiłem, kiedy tutaj padały pociski, niektóre odcinki są spłycone. Widać, że one były też chyba umacniane jakimiś kamieniami. Dalej zarys transzeje jest coraz bardziej widoczny. Nie trzeba być wielkim znawcą takich militarnych reguł, żeby się zorientować, że w tym miejscu było stanowisko ogniowe, widać poumacniane tymi takimi obłamami piaskowca czerwonego, a te dwa drzewa, które rosną w niewielkiej odległości, wtedy o wiele mniejsze rośliny, też dawały pewnego rodzaju takie złudne nadzieje na to, że gdzieś tam stamtąd nie będzie to stanowisko szybko rozpoznane. Chociaż zapewne walka tutaj nie toczyła się zbyt długo. Przypomnę, że ta linia okopów dobiega do takiego miejsca, gdzie przy szosie była zbudowana ogromna barykada. Ciekawostką, którą opisuje trójka historyków, na którą nieustannie się powołuje, a więc pan Robert Plimke i panowie bracia Szczerepowie, gdzieś tam przy tej właśnie autostradzie, przy tej barykadzie doszło do takiego zbliżenia się kilku czołgów. Jeden z nich został zniszczony za pomocą Panzerfausta, reszta maszyn się wycofała, ale później pojawił się w tym rejonie
kapitan Schenk z częścią regularnych sił Wehrmachtu. Była to oczywiście niewielka w sumie grupa żołnierzy. No i on próbował wesprzeć obronę na tym odcinku, jako że tutaj przede wszystkim byli umiejscowieni folksturmiści, słabo uzbrojeni, nie mieli zresztą zbyt wiele amunicji. Na szczęście te działania wojenne w tym pasie, na szczęście dla Niemców, na krótki okres czasu zostały zawieszone. Przypomnę, że ewakuacja Mojesza miała miejsce znacznie później, a żeby kolejny raz wyprzedzić fakty, to powiem, że w ogóle ta miejscowość została ostatecznie w całości zajęta przez Rosjan przy samym już schyłku wojny i działań bojowych na tym terenie. Co jeszcze możemy powiedzieć o tych okopach? Część z nich była użyta wcześniej w walce, a później sukcesywnie rozbudowywana, wzmacniana przez Niemców. Zresztą świadczą o tym chociażby znajdywane tutaj cegły, które no przecież nie było żadnych budowli w pobliżu, a więc gdzieś skądś tutaj były znoszone, po to właśnie, żeby ten zarys transzei tej był bardzo, bardzo tak wzmocniony na swoich ściankach. I jeszcze jedna uwaga bardzo istotna. Taki zarys, jak tutaj widzimy, bardzo czytelny, bardzo dobrze rozpoznawalny, no świadczy o tym, gdzie starano się tą główną linię obronną umiejscowić, a według wspomnień mieszkańców linia obrony, przynajmniej przez jakiś czas, przebiegała dokładnie niemal przez środek wsi Mojesz. Wtedy i dzisiaj zresztą wieś ta podzielona jest jakby tak umownie na Mojesz Górny, Dolny. Niegdyś przed 1945 rokiem to był Mojs Nieder i Mojs Ober, czy Ober Mojs i Nieder Mojs. To wszystko znajdujemy tutaj na starych mapach. Kolejny i ostatni już raz chciałbym zwrócić uwagę na ten doskonały widok z tego wzniesienia, które niejako rygluje tutaj tą drogę. Po drugiej stronie szosy również takie wzniesienie z podobnymi okopami poryte, no, dawało jakąś nadzieję na to, że przejście tutaj tym przesmykiem będzie bardzo trudne. W pasie działań wojennych znalazł się też bardzo stary piec wapienny. Jego konstrukcja jest o tyle ciekawa, że został zniesiony z takich bloków różowego piaskowca. Zapewne agonia tego obiektu zaczęła się wtedy, kiedy tutaj trwały działania wojenne, no a później to już upływ czasu i warunki atmosferyczne doprowadziły do kompletnej ruiny ten obiekt. W marcu roku 2014 taka letnia pogoda czyni to miejsce naprawdę jakimś takim pięknym i przyjaznym, natomiast zupełnie inaczej wyglądały te tereny w roku 1945. W okopach siedzieli folksturmiści, szosą zbliżały się zagony pancerne rosyjskie. Wszystko to powodowało, że teren ten jest też nasączony krwią ludzką. Miejmy nadzieję, że tylko historia będzie przypominała nam o tamtych krwawych wydarzeniach, a w naturze to się już nie powtórzy.